Witam Was serdecznie. Dziś nagrywam tak nietypowo, nie miałem w planach, ale przyjechał do mnie szwagier z Polski i chciałbym mu wręczyć tą wołowinkę, co tutaj przygotowuję ten dłuższy czas w worku, a obiecałem Wam, że ją rozpakuję i nagram nagranie, jak ją rozpakowuję, więc zaczynamy. Tak to bierze i wygląda. Tak wygląda, tutaj spróbujemy pokazać. Tak wygląda. Uwędziła się mimo w tym worku. I co? Kroimy na pół i zobaczymy, jak wyszła w połowie. Pół dam jemu, a pół sobie zostawię. Wygląda tak. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Tu jest taka bardziej sucha, tu jest jeszcze tak bardziej wilgotna. Wygląda tak. Więc tak to wyszło. O, i to chyba tyle będę kończył. Tu taki grubszy się ukroił. Ten już jest fajny bajer, ale do takiego krojenia to nie za bardzo. Pamiętacie? Dałem Wam kilka dni temu nagranie z wołowinką. To, żem ciął na pół ze szwagrem. To ona spędziła. To jest ta wołowinka. Ja ostatnio też testowałem, co testowałem, kiełbasę Edit. I tutaj ten. To jest ta wołowinka. Wyszła, jest mięciutka. Dosyć. Marcia. Kucha. Ona była taka pieprzna strasznie i słona. Cholernie słona. Ale do udeczki, tak jak się błyszczy. No masz syn chce kawałek. Ale strasznie słona jest synu. Także ona nadal jest jadalna. Nadal ją wiem, jak z kiełbasą Edit, jak będę żył, to będziecie mogli pisać do mnie ewentualnie. Monitorujcie, czy wylądowałem w szpitalu. Trzymajcie się ciepło. Witam Was. Chciałem Was zachęcić do odwiedzenia kanału Piotra Wędka z Konwali. Bardzo fajne nagrania, nie tylko o wędzeniu. Nagrał również filmik, jak zbudować podobną wędzarnię. Zapraszam Was serdecznie na jego kanał. Możecie go znaleźć na grupie Wędzarnicze Bractwo UK i być może zagości również na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się!